Dzień dobry Państwu. Co prawda rzadko to robię, ale od czasu do czasu potrzebuję zrobić takie spotkanie informacyjne, czy wpuścić w ogóle informację o tym, że będę gdzieś w którymś mieście. Ostatnio mówiłem o Londynie, teraz zapraszam Państwa do Gdańska. Będą dwudniowe warsztaty na temat fizyki stworzenia, w jaki sposób jesteśmy zbudowani, jak wygląda nasze myślenie, jak wygląda te wszystkie wycieczki dusz, więc będzie bardzo intensywny warsztat, ponieważ dostałem takiego maila od jednego z zainteresowanych ogólnie moją działalnością, w jaki to sposób wykorzystuję kanał do propagacji na przykład tych zajęć płatnych. No w tym przypadku niestety nie mam wyjścia, ponieważ już jest wykupiona sala, wykupiony jest lot, więc niestety reklamy żadnej nie zdążyliśmy zrobić, ani ja nie zdążyłem zrobić na swoim Facebooku w zeszłym roku. W związku z tym to wypełnienie sali jest małe, jeżeli ktoś z wybrzeża lub okolic zechce do nas dołączyć, żeby to przedsięwzięcie było opłacalne, to serdecznie zapraszam. Pod tym filmem będzie wyświetlony mail i będę wtedy informował już osobiście, co i jak, kiedy i jak to zrobić, jakie są warunki uczestnictwa. Także jeszcze raz, 18-19 styczeń będę w Gdańsku i zapraszam serdecznie ciekawych tej wiedzy, którą propaguję. Bardzo Państwu dziękuję. Tych, którzy ewentualnie zechcą zwrócić uwagę na to, że warsztaty są płatne. Jest to jedna z, powiedzmy, z form dostępnych. Nasze wykłady na WDW nie są płatne. Będę również w Warszawie niebawem, w połowie miesiąca, i tam są w cenie biletu do kina takie drobne wykłady, także dywersyfikacja wszystkich tych form płatnych, bezpłatnych jest w zależności od tego, co dla Państwa będzie lepsze jakościowo i oczywiście od zasobności portfela. Natomiast jeśli chodzi o pewne zagadnienia związane z przychodowością, to informuję Państwa, że cały przychód z takich działań jest, wpływa na konto fundacji i jeżeli ktokolwiek, bo też były takie pytania, zechce potwierdzenie takiej wpłaty, to oczywiście fundacja takie potwierdzenie tych wpłat wystawia. No nie fakturę, bo jest to fundacja non-profit, w związku z tym będzie to nota księgowa. Fundacja również nie jest płatnikiem VAT, w związku z tym będzie to nota księgowa bez VAT w całości brutto. I tutaj odpowiadam przy okazji na jeden z komentarzy natury takiej uszczypliwej on był, ale myślę, że warto się odnieść. Te przychody pobiera fundacja non-profit, czyli nie mająca działalności gospodarczej przypiętej do siebie. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze raz, kochani, zapraszam wszystkich z Wybrzeża. 18-19 styczeń. Do zobaczenia.